To jest akurat moja droga do świętości. Tu staram się wywiązać z tego zadania. Kto się nie chce stawać świętym, ten nie wypełnia woli Bożej. Byłem zakonnikiem. Z zakonu mnie wyrzucili, więc postanowiłem w dalszym ciągu kontynuować swoje powołanie. Wiedziałem tutaj o tym panu, że tutaj żyje jako pustelnik. I przyszedłem tu na to miejsce. Początki były trudne, ale wszędzie są początki trudne. No i na wiosnę się prowadziłem. Żyję tutaj z woli Bożej. Z woli Bożej i wyraźnie dostrzegam wolę Bożą i działalność Bożą, żebym się tutaj utrzymywał, żebym tutaj żył. Bogu się to podoba. Największym znakiem jest brat Marian, co tutaj mieszka. On jest znakiem, że tu jest miejsce takie wybrane przez Pana Boga. On ma tutaj objawienie takie, że on się tu ma osiedlić. Otrzymał takie objawienie. Na zamek to chodzę, jak wychodzę na górę, to tam popatrzeć, jak to się idę. W tym wyborze, że ja tutaj jestem przekonany bardzo, że tu jest wola Boża, że ja tutaj mam być. Bóg buduje zawsze na największej nędzy. Tam, gdzie jest Bóg, tam jest największa łaska, tam jest największy grzech. Tam, gdzie się biją, tam działa właśnie najbardziej silnie łaska Boża. Dzień składa się na modlitwę i na pracę. Wstaję przed piątą, różnie. Idę na mszę. Po mszy wracam, to już jest dziesiąta. Przeważnie tak średnio. I posiłek. Po posiłku no to już są już praca i modlitwa. Chodzi o wyżywienie, no to ja uprawiam działkę. No i z tej działki mam ziemniaki, marchew, wszystkie warzywa. I jestem zaopatrzony właśnie z tej działki, dzięki Bogu, z tej działki. Oprócz tego robię kosze. Tu mam trochę grosza z tych koszy. To jest na początek potrzebny trochę grosza, żeby też na chleb kupili coś do tego chleba. No i rodzina mi wspomaga, no. No bo przecież matka, ojciec żyje, a matka jak przyjedzie, to matka nie wyjdzie, stąd żeby mi coś nie zostawił. Był taki dzień, może taki moment, że chciałem nawet wrócić, ale było to tak, że rodzice przyjeżdżali w ten dzień i przyjechali w niedzielę. I ja mówię, to nie jest wola Boża, żebym ja wracał, bo w niedzielę nie urządza się podróży, mówi Pismo Święte, Biblia. Tak sprawa została rozwiązana. Miałem silną wolę kontynuować swoje powołanie. Gdyby mi Bóg tego nie dał, to bym tu się nie osiedlił. No, było trudno, bo nadleśnictwo chciało mnie stąd wyrzucić, no, ale jak mówię, że to się dobrze skończyło na razie. Żyję już tutaj w spokoju. Drzewo brałem z lasów prywatnych. Nawet nie wiedziałem, skąd biorę, ale te wszystkie lasy na lewo, jak się idzie do Zakliczyna, to są lasy prywatne. I wszystko drzewo, jakie brałem, to brałem drzewo leżące. W tych lasach pełno jest drzewa leżącego. I takie brałem, na ramię znosiłem. Chociaż są trudności, niekiedy wbijam gwoździa pół godziny, bo się tak krzywił, ale się do końca doprowadzi swoją sprawę. Bo są zawsze trudności, zawsze jest ten krzyż, ale jakoś się do końca, dzięki Bogu, doprowadziło, jakoś do tej pory, dzięki Bogu, żyję. Mam wiarę taką i mówiłem, Panie Jezu, zapraszam Cię do każdej czynności. Ta chata wyrosła. To jest dla mnie wyraźna pomoc Boża.
bo ja nie miałem nic z tym czynności, ani z moralką, ani z tym. I to jest dla mnie wielkie świadectwo pomocy Bożej. Na tej ziemi nikt szczęścia nie znajdzie. Bo można tego szczęścia tutaj na tej ziemi zaznać tylko w Bogu, służąc Panu Bogu.